Cześć wszystkim, z tej strony Sandro85, a to dalej Sydmery Colonization. Tak, dalej gramy sobie, kolonizujemy nowy świat. Jesteśmy teraz, jak zaraz zobaczycie, tutaj naprawdę bardzo ważnym momencie. Tylko ogarnę sobie jeszcze osady. Dobra, tutaj zobaczymy, już nam młotków będzie brakować, bo nie mamy drewna, czyli trzeba go przerzucić. Niech on sobie dalej tutaj tnie drewno. Tak, tutaj nam się kolonista znowu utworzył kolejny. Fort budujemy, brakować będzie nam narzędzi. No już nam narzędzi brakuje, tak więc musimy przywieźć nowego, znaczy się, no, ze starego świata. Co z tą kolego zrobić? Ja cię tam tutaj docieśli. O, ja akurat 26 będzie produkcja nam, czy idealnie szła. No tutaj zmniejszy się ta ilość, ale to nic takiego strasznego. Tutaj idzie nam dobrze. Tak, produkcja jeszcze 13, no to jeszcze dwie kolejki, może tego ciebie weźmiemy, przerzucimy tutaj. No jeszcze i tak dwie kolejki. Co tutaj mamy, co nam tu potrzeba? No jest 5 do 5 na razie. Dobra, ta osada musi jeszcze się troszeczkę rozwinąć. Jak to wybudujemy? Postawię szkołę, magazyn i później można by było wziąć, postawić właśnie ten college. Może by nam się udało właśnie tutaj tego plantatora Tonio zdobyć. Dobra, a przy okazji można by było już farmera szkolić, tak więc szkoła będzie na następnym kolejności. Tutaj produkcja też idzie. 11 jeszcze potrzeba, mamy 9 drewna, przerzućmy tego pana tutaj, no, i już będziemy mieli na następnej kolejce. Dobra, teraz tak, nam na pewno trzeba będzie narzędzi, ale co tutaj jeszcze, oho, dobra, on produkuje tutaj narzędzia, czyli możemy sobie tutaj dać. Mamy trzech jego mości, czyli tutaj już jest komplet. Potrzebny byłby nam farmer na pewno i potrzeba by nam tutaj tak, blacksmith master, żeby nam narzędzia zaczął robić, ponieważ już musimy naprawdę zacząć produkcję tych narzędzi, bo to jest już no taki czas. Tutaj byśmy postawili jeszcze jedną osadę, która by nam produkowała może nie narzędzia, ale muszkiety. No i tutaj może jeszcze jedna osada gdzieś by nam się przydała, ponieważ no narzędzia naprawdę bardzo, bardzo są potrzebne do tutaj robienia tych dróg, irygacji, tak samo do właśnie tych rozwijania osad. Tutaj byśmy bawełnę sobie zrobili, tu mamy tytoń, tu mamy narzędzia, tu będziemy mieli, dobra, zrobimy może jeszcze jedne narzędzia, tutaj może muszkiety, albo tu narzędzia, tu muszkiety, no zobaczymy sobie. Natomiast już tak sobie mniej więcej jakoś to staram rozdysponować na mapie, co gdzie będzie. Tak najlepiej, żeby każda wioska co innego produkowała. I teraz to jest ten moment, panowie i panie. Zobaczcie, mamy 3500. No trochę narzędzia kosztują. Zobaczcie. 19 do 20. My sprzedajemy po 19. I jedziemy. I cena będzie jechała w dół. No niestety podatki nam już troszeczkę zabijają to srebro. Patrzcie, cena leci w dół.
Jakbyśmy nie mieli tych podatków, albo mieli mniejsze, to zobaczcie, jest to 180 monet, już byśmy mieli więcej, ale niestety, ale zobaczcie, jak ta cena za srebro leci w dół. Co sprzedamy coś, o, już w dół. Tak naprawdę, no, zaraz, no, zjedziemy do zera. Widzicie? Sprzedaliśmy wszystko, zjechaliśmy do zera. Jak na początku sprzedawaliśmy, zobaczcie, 200 monet dostaliśmy za 100 ton srebra. No nie 200 monet, no to minus ten podatek, no to 172 monety. A szczerze, no to wielu widziało, co się działo. Kupowaliśmy czasami po 400 nawet monet, tak więc powiecie, że straciłem, no ale kupowaliśmy też po 50 monet, tak, za 100 ton. Jeżeli wam się uda kupić właśnie po 50 monet, no to spoko. Możecie nawet może zrobić mniej. Ja tam zawsze staram się właśnie te 4 statki zrobić, żeby sprzedać się to srebro. Może to jest błąd, może właśnie trzeba jeden statek mniej. Może te 4 tony mniej, bo już się może nie będzie tak opłacać, no nie wiem. To już wasz wybór, ale zobaczcie, ile mamy tutaj złota. To już taki zastrzyk gotówki dla nas na sam start. Naprawdę jest ogromny. I pozwoli nam troszeczkę pchnąć nasze osady, kolonie do przodu. Misz plantator, tak, ten pan... Tych dwóch panów nam się przyda. Na pewno. Wolny kolonista też nam się przyda. Temu wolnemu koloniście dajmy z... Muszkiety. Koni nie potrzebujemy, bo konie mamy. Co byśmy jeszcze wzięli? Co nam tam się przyda? A właśnie. Ten człowiek nam się przyda. I ten okręt może płynąć. Ten okręt na pewno, co on by zabrał? Tego raz. Dwa. Ach, Smith. Farmer. Niech płynie. Kolejny. Żołnierza weterana. Weteran. Weteran. To będą bardzo ważne. A weźmy, dajmy im konie. I jeszcze może narzędzia. Niech to płynie. A jeszcze na tym tytoniu troszeczkę zrobimy. Na narzędziach też. Ale narzędzi możemy jeszcze naładować trochę, bo nam się przydadzą. 1400 zostało, ale ile tego nakupiliśmy, tak? No to jeszcze pohandlujemy z Indianami. Dobra. Mamy tutaj wagon. Tutaj nie mamy wagonu. Tamten wagon handluje. Ten coś tutaj może srebro zabrać. Futro zabrać. No dobra. Rum. Ubrania.
przejdziemy się tam troszeczkę na prawo. Ten może tutaj wystosować o sposób. Wpisujemy sobie grę. Tytoń teraz, tytoń. Dajcie te 2000 chociaż. Możemy dalej handlować z nimi i zarabiać na tym tytoniu. Dam radę. 2,5 wyciągnąć. Dobra. Nie będę prowokował dalej. Srebra już nam nie opłaca się po prostu. Ponieważ cena srebra, jak już spadła tam w Europie, to ona tak naprawdę już nie wróci do tej ceny, która była wcześniej, nie będzie rosła. No jedynie byśmy musieli kupować chyba, no szczerze. Szczerze nie wzrośnie. No może by było wziąć tutaj. Weźmy sobie może trochę taniej. Nie. No okej. Okay. Ale nowe rzeczy żeśmy sprzedali. Skoczyły się narzędzia. Srebro. Srebro nam już nie jest potrzebne. Dlatego się nie opłaca po prostu tego jegomościa, który to srebro bierze, wydobywa. Tak naprawdę, no co? Weźmiemy go sobie. Tutaj sobie postawimy, tak. O, to jest ten. No, srebra daje nam jeszcze nawet więcej, tak. No ale co z tego, jak już tak naprawdę to srebro no nic nam nie daje, tak? Ono jest naprawdę bardzo tanie. Znaczy nic nie daje. Daje zawsze coś, ale no już cena jest taka, że no nie opłaca nam się tak naprawdę nawet go wydobywać. Dlatego najlepiej go kupić właśnie od Indian, pohandlować. Dobra, dajmy tutaj magazyn. Tu na pewno nam się magazyn przyda. Tutaj tego, dajmy tutaj, niech on te narzędzia robi. Dobra, magazyn 80, ok. 40, no to jest jedna kolejka, dwie. Jedna kolejka i zmienimy. Dlaczego? No 24, no nie ma co wydobywać, musimy to. A może poczekajcie chwilę. A może weźmiemy tego, wybudujemy, żeby nam więcej narzędzi produkował. Magazyn też, no dobra, niech będzie magazyn na razie. Dobra. Poczekajmy sobie nim. Ten tutaj. Nic ciekawego. Unikajmy, żeby te jednostki takie no, nie stacjonowały nam na zewnątrz. Lubię te zapisy, zapisujcie sobie to. Zawsze jest lepiej dla nas. Dobra, co my tutaj możemy jeszcze zrobić? Dobra, tutaj będzie zaraz produkcja też lepsza. Tu. Dobra, sprzedajmy im. O, tytoń mają. Bardzo ładnie, możemy tytoń brać od nich. Nie zauważyłem, nie wiem czy wcześniej był, czy nie, może ja po prostu nie zauważyłem. No i to trochę to by... O, a patrzę, no już wszystkich niszczą, tak, no po kolei Hiszpanie. Dobra, produkcja tutaj. Teraz ta szkoła by nam się przydała. O, mamy kolejnego ojca założyciela. Ford. O. To co mieliśmy to Regulars, no to tutaj tak jak mamy te siły ekspedycyjne, które widzicie trzecie od góry, to te też tutaj te jednostki, tak, pływające, armaty, piechota, to
To są chyba najsilniejsze te jednostki. Jest jeszcze Kongres Kontynentalny, który my mamy później właśnie jako jednostki takie kontynentalne, które walczą o niepodległość. I to właśnie ten gościek nas informuje po prostu o tym, że zwiększa nam się tutaj ta liczba, czyli jeżeli będziemy walczyli o niepodległość, to więcej jednostek będziemy musieli pokonać, czyli więcej holenderskich jednostek w tym wypadku po prostu będzie walczyło z nami. To mamy 79-21% czyli chyba już możemy nawet powyżej 50% bodajże chyba wypowiedzieć niepodległość. No dobra, płyniemy tutaj. Dobra, room. Dajcie trochę więcej. Ok. Ta słówka może być. Dobra. Aha, młotków już będzie mało. Srebro zabieramy. Bawełnę zabieramy. Ruda zostaje. Drewno zostaje. Dobra. Widzicie, tam tak się... Właśnie, jak widzieliście, płynęliśmy statkami, to tam się wymieniały te jednostki, które były w środku i też towary. No to niestety tak jest w tej grze. Dobra. Tu na pewno fort potrzebujemy. Stówę, tak. Tak możemy rozładować. Rozładujemy. No nie bardzo miejsca mamy. Dobra, podjedźmy tutaj, weźmiemy sobie tytoń. Ten się przeniesie tutaj. Ten też musi się na górę. Tym poczekajmy. Ten na pewno na górę. Ten tak samo. A tutaj zmieńmy jeszcze, zakrętować go na statek i galeona będziemy mogli zabrać. O, już mamy, czyli politycznych mamy wszystkich. Czyli Indianie mogą dołączyć do kolonii, to jest bardzo przydatne. To mniej nam się przyda w obecnej chwili. A może weźmiemy sobie tego. Reliki innego.
O, i Amsterdam ma fort. No, to nam się na pewno przyda do obrony. I jeszcze forteca jest, jeszcze większe coś. Dobra, co nam tutaj jeszcze by się przydało? Tak naprawdę, co nam by się tutaj przydało? Produkcję mamy. Na pewno ten domek by nam się przydał. College. Tamtym. Dok. Wygotujmy ten budynek. Naprawdę będzie pomocny. No i teraz... co? Pobawimy się w odkrywców, dobra? Będziemy pływali sobie, odkrywali teraz teren. Dobra, ten może sobie jechać tu na handel. Może ja będę właśnie tutaj próbował z nimi handlować tymi narzędziami. Oni mi odmówią narzędzi, że nie kupią, a ja będę im sprzedawał później tytoń. To by była dobra strategia, ponieważ nie tracilibyśmy narzędzi. Takich, no naprawdę bardzo, bardzo drogocenne te narzędzia są dla nas. I szczerze nie chciałbym ich stracić. No nie bardzo, kurde, te 10 narzędzi. Ten ze złotem popłynie. Potem się przepłyniemy trochę tam bliżej. Ten jedzie na handel. Ten to i to zabierze sobie na górę. Aha. Czyli musimy jeszcze tego wziąć, przerzucić. Dobra, mamy stówę. No, tak by było dobrze. Okej, tym poczekajmy. Też przenieśmy się. Dobra. Teraz tak. Raz. Chyba 16 produkcja. Mało żywności. Wolny kolonista. Tego damy tutaj. I dalej mało żywności. Ten masz 16. 14 by było idealnie. No. 1 do 1 by było, a tutaj jest taka ziemia bardziej urozmaicona, byśmy wycięli może i tutaj zaczęli po prostu też jedzenie produkować. Na razie tutaj to musimy ogarnąć. Dobra, tych dwóch zostanie tutaj na chwilę obecną. Oni będą później te minerały wydobywać. Mamy już 16 produkcji. Magazyn naprawdę bardzo nam się przyda, ale wiecie co, szybciej chyba tutaj to wyprodukujemy. Tak, nam się bardziej to przyda, czyli co, dwie kolejki.
i będziemy mieli, i nam się zwiększy tutaj produkcja. Tak, będziemy mieli większą produkcję. To jest dla mnie bardziej ważne w tej chwili. Dobra. To tu będziemy mieli 4 jednostki. Dobra, i teraz tak. Tu na razie nic. Tutaj można by było właśnie jeszcze plantacje. Za plantacje znaczy się drogi porobić. A niech na chwilę poczeka tutaj. Dobra, miejsce się zwolniło. Ale tak naprawdę on na razie nie będzie nam potrzebny, ponieważ potrzebujemy tytoń, nie chcemy papierosów robić. Ten będzie nam produkował muszkiety. W sumie można by było już tutaj stąd też produkować muszkiety, bo też mamy góry, ewentualnie narzędzia kawałek, ale też go weźmy, zostawmy tu na razie, niech sobie siedzą. O, już czas mija. No, trochę więcej tych jednostek jest francuskich. I teraz bardziej się po prostu. O, mamy rybaka. Kolejny rybak. Tu nam się wytworzył rybak. No dobra. Dodajmy go tu, zamieńmy. Będzie tutaj lepszy pożytek z niego. Dobra, i co mamy? Jednego rybaka, jeszcze jednego rybaka potrzebujemy. Wtedy założymy sobie kolejną osadę tam z bawełną na dole. A trzeba by było nam jeszcze wyszkolić farmera. Dobrze by było właśnie, kupimy chyba farmera w Europie. Tutaj będziemy szkolić. Tu będzie ogólnie takie. No, osada, która będzie szkoliła po prostu nowe umiejętności nowych kolonistów. Dobra, przypomnijmy sobie tak. Poczekajmy chwilę. Dobra, zapiszmy. Wiecie co? Chyba faktycznie będę tutaj. Narzędzia. I co? Przelicytujmy to. Niech oni nam odmówią, że jest za drogo. I my będziemy sprzedawali tylko tytoń. O, za drogie narzędzia. Czekamy chwilę. To już się niebezpiecznie zaczyna robić. Się fortyfikowali trochę. Jak to tam wygląda? No nie to. 7 rebeliantów mają. No chyba do 20, jak dojdą, to oni mogą wtedy rebelię zrobić. No, będziemy musieli chyba się przygotować na wojnę z nimi. Dobra, po 4 tylko spada. Względu na nasze wydobycie. Dajmy tutaj niech trochę. Potrzeba by było jeszcze jednego farmera. Ok. Z tego co widzę. Ta jednostka jest tutaj zablokowana w tej chwili, no niestety, no ale dobra. Niech on tutaj stoi, on będzie po prostu jako magazyn taki przenośny, na razie nam służył. Tutaj jeszcze nam potrzeby, można jeszcze jednego jegomościa dać, czyli nam by się przydał. Czyli tak, farmer, a raczej dwóch farmerów. Tutaj dwóch farmerów i ten jegomość, no można by było to wyszkolić. Tutaj właśnie w tej osadzie, w której mamy, to taka nasza stolica, tak. Można by było to ich szkolić, ewentualnie kupić w Europie. Dobra, literka H. Tak, tam nie ma tych. Dobra. Co ja tutaj chcę? Na pewno na dole i u góry. Drogę zrobić.
prania. To mi niepotrzebne, ale to mi potrzebne. Ten na chwilę niech jeszcze sobie poczeka. Dopłynął, dobra. Tak, teraz. Może byśmy musieli powalczyć już z tym Francuzami, albo się przynajmniej przygotować, ale dobra. Co tam mówiłem? Dwóch farmerów i ten. Ten nam potrzebny. Farmer. Farmer. No tak, tak. Dwóch farmerów. Ten. Misjonarz jezuita. Weźmy go sobie. I co tutaj? Popatrzmy jeszcze tak. Z tych jednostek, jakich tutaj mamy, cena nam nie będzie rosła, jeżeli będziemy kupować. Natomiast jeżeli kupimy sobie artylerię, tak jak teraz, jestem pewny, cena będzie rosła. Tutaj właśnie to jest ten wyjątek, jeszcze artyleria będzie drożała za każdym razem, jak będziemy ją kupować. Dobra, to płyniemy. No i nam się zwiększyła do 28. O, i tu mamy właśnie te fabryki, o których mówiłem. One już w ogóle nam całkiem zwiększą tą produkcję. Powyżej 8 ludzi musimy mieć w kolonii, czyli 8 takich ludków, żeby móc to wybudować w ogóle. Ja bym to najchętniej teraz wziął, zaczął budować, ponieważ to nam da ogromną produkcję właśnie narzędzi, która nam będzie bardzo, bardzo potrzebna. Zobaczcie, 8, tak, już tracimy, ale możemy tą wrzucić, to co żeśmy dostali od Indian. To nam troszeczkę nawet pomoże. Tego można chyba przerzucić, a to nic nie daje. Dobra. Tak, tak, ok. Dobra. Ja zapisuję grę i no do zobaczenia w następnym odcinku.